Tromba Jerychońska, tromba Sądu Ostatecznego. To dwie nazwy obiektu, przy którym w tym momencie stoję. Jest to obiekt, jeden z obiektów ulubionych przez pracowników, współpracowników Krykoteki i mamy nadzieję również przez zwiedzających. Tromba Sądu Ostatecznego jest obiektem zrealizowanym przez Kantora pod koniec lat 70. na potrzeby spektaklu Gdzie są niegdyś dzisiejsze śniegi. Spektaklu bardzo wyjątkowego, pierwszego, w którym Kantor używa własnej pamięci i własnej wyobraźni. Po raz pierwszy nie używa żadnego istniejącego tekstu, dramatu czy sztuki. Inspiruje się tylko fragmentem, wyimkiem z poematu François Villona, właśnie Gdzie są niegdyś dzisiejsze śniegi. Sama tromba Sądu Ostatecznego w spektaklu gra rolę machiny ruchomej, machiny, która może przynosić ratunek, ale może też stać się maszyną oblężniczą. Uruchamiana jest przez rabina i jego asystenta, małego rabinka. Rabina grał Zbigniew Gostomski, małego rabinka Dominika Michalczuk. Historia trąby sięga jednak dalej. Ta część samej trąby, sama trąba zaambalowana w czarny worek, po raz pierwszy grała w spektaklu Teatru Krykot 2 w 1967 roku. Była trąbą Cadyka, którego z kolei grał Kazimierz Mikulski. Zatem w tym jednym obiekcie możemy zobaczyć trochę historii Teatru Krykot 2, jego specjalności polegającej na tym, iż w tym teatrze nie występowali tylko aktorzy. To był teatr, w którym współtworzyli dzieła Kantora także malarze. Zachęcam do odwiedzenia naszej wystawy i chcę podkreślić, że Tromba Sądu Ostatecznego jest także szczególnym obiektem, bo dla niego specjalnie poświęciliśmy kilka miesięcy pracy i wspólnie z zespołem opracowaliśmy jego kopię, która pozwoli odebrać twórczość Tadeusza Kantora także osobom z niepełnosprawnością wzroku. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.